Cześć, z tej strony Rafał. Moi drodzy, dzisiaj oglądniemy sobie zestaw z firmy Kobi Polones 1.6 model ATU Plus. Zapraszam do oglądania. Zestaw z firmy Kobi, wydany w serii Youngtimer Collection, liczy 81 elementów w skali 1 do 35. Mamy tutaj jasno-szarego poloneza oraz podstaweczkę, która informuje nas o tym modelu. Jeżeli chodzi o tył opakowania, prezentuje się ono w ten sposób. Produkowany w latach 97-2002, maksymalna prędkość 155 km na godzinę, waga 1110 kg. Tutaj mamy silnik 59 koni, pojemność 1,6 i 5 siedzeń w środku. Zobaczymy, czy Kobi zrobiło kanapę z tyłu. Tutaj widzę, fajnie zrobiona jest podgrzewana szyba tylnia tego samochodu. No ale nie przedłużajmy. Otwórzmy sobie ten zestaw i zobaczmy, co też będziemy mieć w środku. Moi drodzy, standardowo instrukcja i raz, dwa, cztery woreczki z klockami. Tym razem biorę się za budowanie i widzimy się za chwilę. Moi drodzy, 10 minut budowania, Polones gotowy. Muszę przyznać, że prezentuje się naprawdę fajnie i jest to chyba jeden z bardziej dopracowanych modeli przez Kobi. Nawet, słuchajcie, zadbali o takie szczegóły jak wypełnienie takiej mini szparki, która jest tutaj z przodu przy nadkolu. Użyli specjalnych klocków, których w Lego nie możemy znaleźć. Troszeczkę tutaj przeszkadza mi ten uskok, który jest przy szybie i przy tylnym bagażniku. No i też mogli tutaj zastosować jakiś klocek, który jest bardziej na rogach zaokrąglony, a nie taki kanciasty. No ale w zasadzie i tak z klocków myślę, że udało im się uzyskać bardzo fajny efekt. Zobaczcie, słuchajcie, z przodu, jeżeli chodzi o grill oraz o światła, to są to oczywiście nadruki. Nadrukami są też wycieraczki, jak i nadrukami jest cały tył tego poloneza, światła, te odblaski pomarańczowe oraz napis ATU Plus 1.6 GLI. No i słuchajcie, nadruki w postaci tych drucików w tej podgrzewanej szybie i tutaj na górze też nadrukiem jest czerwone światło stopu. Polones ma dwa lusterka. Jeżeli chodzi o ten przód, o którym Wam mówiłem, no to zobaczcie, jest on zrobiony w ten sposób, że do płytki 1x6 mamy dodatkowo wsadzone takie klocki, które są, moi drodzy, płytkami 1x2, ale tylko z jednej strony, a z drugiej są płaskie, więc naprawdę tutaj muszę przyznać, że dość fajnie jest to wykończone. Jeżeli chodzi o środek, w środku znajdziemy dwa siedzenia dla minifigurek. Niestety minifigurki do środka się nam nie zmieszczą. No tutaj właśnie widzę teraz w kamerze, zobaczcie, porysowana szybka. Jest to nowy zestaw wyjęty z pudełka.
No i jeżeli chodzi o tył, mamy również zrobioną brązową kanapę z klocków i podszybie z szarego klocka. W porównaniu z polonezem, który był w gazetkach, prezentuje się on w ten sposób. Jeżeli chodzi o długość, no to jest zachowana. Dodatkowo tutaj mam jeszcze pod ręką poloneza milicję. I zobaczcie, tak prezentują się wszystkie te samochody, a tak prezentują się z przodu, więc tutaj mamy światła zrobione z klocków, a tutaj już cały przód to jest nadruk na trzech elementach, który składa się na cały przód tego samochodu. A tak, moi drodzy, prezentuje się kolekcja legendarnych aut PRL-u wraz z polonezem 1.6 ATU Plus, który prezentowałem w dzisiejszym odcinku, więc jak widzicie, kolekcja klocków Kobi, którą posiadam, poszerza się mocno. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki wszystkim za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć!